Wybraliśmy kino. A na razie wybraliśmy to, co wybraliśmy. Jeśli tylko będą sprzyjające okoliczności, większe dochody w budżecie, nagły niespodziewany dopływ dotacji, to tak, to w każdej chwili ruszamy również z tym projektem. Przystanek na ulicy Łąkowej. Nie znam tego tematu, zapoznamy się z tematem przystanku. Mogę powiedzieć jedno. Nasi mieszkańcy bardzo postulują o zwiększenie intensywności i możliwości dojazdu do nowego cmentarza przy ulicy Leśnej. Również no, jest, tak jak słyszymy, problem z przystankiem czy z dojazdem na ulicę Łąkową. Gmina jest gotowa zwiększyć intensywność kursowania autobusów, ale jest jeden warunek. Jeśli dołożymy się do zakupu nowego autobusu. Składka z naszej strony miałaby wynieść 100 tysięcy złotych. Niewykluczone, że w najbliższym czasie zwrócę się do Państwa o taką składkę, właśnie po to, żeby można podejeżdżać do chociażby na cmentarz przy ulicy Leśnej. Ale powiem też Państwu, że wstrzymujemy się na razie z wszelkimi tego typu wydatkami, mimo że już wiemy, że jest nadwyżka i jaka ona jest. To wstrzymujemy się z jednego powodu, z tego, o którym mówił Pan Przewodniczący i dotyczy to kryzysu. Mianowicie my tak naprawdę nie wiemy, jakie będą skutki tego kryzysu. Więc to, co możemy dzisiaj robić, to są oszczędności, to jest po pierwsze, czyli i też nie taka rozrzutność na wstrzymywanie się z różnymi wydatkami, które nie są niezbędne, o tak bym powiedziała, które nie są niezbędne. To nie znaczy, że mamy się wstrzymywać z inwestycjami, bo one właśnie odwrotnie, one pobudzają gospodarkę, one tworzą miejsca pracy i tu się zgadzam absolutnie, że musimy przyspieszać te inwestycje i wspierać inwestorów jak tylko możemy i osoby prowadzące działalność gospodarczą. To jest jakby od razu odpowiedź na postulat Pana Przewodniczącego. W sprawie lodowiska mój zastępca się wypowie. Jeśli chodzi o parking za Stokrotką. Proszę Państwa, ten parking, dojazd do niego, zresztą może Pan Naczelnik też odpowie, ale dojazd do tego parkingu prowadzi od ulicy Warszawskiej, a od ulicy Warszawskiej stoi płot osłaniający budynek, który nie jest dopuszczony do użytkowania, więc musi być ten teren zajmuje. Więc nie szkodzi, ale jeszcze Pan Naczelnik uzupełni tą moją wypowiedź, ale teraz pytanie, czy lepiej brać za pieniądze za dzierżawę, mimo że ten parking nie funkcjonuje, czy zrezygnować z dzierżawy i w ogóle nic z tego nie mieć, bo muszą być bezpieczne warunki użytkowania parkingu. Jeszcze tak. Wezwałem dzierżawcę do wywiązywania się z umowy, czyli do udostępnienia. W tej chwili toczymy niejako negocjacje, czekam na ruch. Oczywiście pouczyłem również dzierżawcę o skutkach ewentualnie niewywiązania się z tego. Wiem, że konsultuję to z budowlańcami, z firmami ubezpieczeniowymi, z prokuratorem. Mam nadzieję, że wkrótce. Jak długo tu już wielokrotnie monitorowałem. Właściciel czy reprezentanci są spoza granic, że to jest troszeczkę utrudnione. Nie wszystko zależy od nas, ale myślę, że do sezonu się rozwija. Następne pytanie dotyczyło portu, nawet dwa pytania. Zapisałam sobie, że dwa pytania były na ten sam temat. Dotyczy portu ogólnie rzecz biorąc, dzisiaj nazywanego portem żeglugi mazurskiej. Proszę Państwa, ten port po prostu działa, funkcjonuje na dawnych zasadach i on będzie działał, dopóki nie będzie prawomocnego wyroku sądu. Bo my naprawdę nie jesteśmy w stanie rozstrzygnąć i właściwie nie ma dzisiaj mądrego, który rozstrzygnął tę sprawę, bo jest ona tak zawikłana pod względem prawnym, że może to zrobić tylko sąd. Dlatego, żeby jakby raz na zawsze rozstrzygnąć tę sprawę, złożyliśmy wniosek do sądu. Ale póki sąd nie rozstrzygnie sprawy, to oczywiście, że funkcjonuje umowa, która
do tej pory działała. Czy właściwie, no jak mi odpowiada zastępca, nie ma tej umowy, no ale funkcjonują stare zasady. Następne. Aha, jeszcze, żeby nawiązać do tego tematu. Bo co dalej? Załóżmy, że sąd dość szybko rozstrzygnie sprawę żeglugi. Choć nie wiadomo, kiedy to się faktycznie stanie. To żegluga mazurska będzie mogła użytkować port, bo my w zasadzie teraz będziemy mieli dwa porty jakby, gdybyśmy odzyskali tamten port żeglugi. Port pasażerski Eco Marina i port Obok. Może się tak stać, że racja będzie po stronie żeglugi, więc będzie port Eco Marina i port żeglugi mazurskiej. Nic się takiego nie stanie, warunki bezpieczeństwa będą dochowane, także myślę, że sprawa tak czy prędzej czy później się rozstrzygnie z korzyścią dla wszystkich. Następne pytanie dotyczy sprawy Giżyckiego Centrum Kultury. Na to pytanie pan dyrektor poprosił. Dalej obwodnica. Proszę Państwa, ja przeoczyłam, nie wiem jak się stało, choć obiecałam sprawozdanie ze stanu inwestycji. W związku z tym ja teraz to powiem. Jeżeli to będzie niewystarczające, to mój zastępca jeszcze dopowie. Rozbudowa szosy obwodowej. I mam tu taką adnotację. 2 marca 2009 roku został zaakceptowany raport oddziaływania na środowisko w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie. Trwa procedura opiniowania przyjętych rozwiązań w Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych w Olsztynie i Warszawie. Ogólnie zaawansowanie 35%. Powiem Państwu, że oczywiście nas to całkowicie nie satysfakcjonuje, ale jest to droga krajowa. W konsultacjach i projektowaniu uczestniczy nie tylko miasto Giżycko i gmina Giżycko, nie tylko samorządy, ale przede wszystkim dysponent drogi, czyli Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Żadne to pocieszenie, że w Polsce proces drogowy, wybudowania drogi to średnio trwa 10 lat. Żadne to pocieszenie, ale musimy wiedzieć, że przepisy mamy tak zawiłe i tak skomplikowane, sami sobie utrudniliśmy życie jako społeczeństwo polskie i teraz ponosimy tego konsekwencje. Przebudowa chodnika i budowa ścieżki rowerowej przy 1 maja, tu mamy 25% zaawansowania. Zagospodarowanie wzgórza Świętego Brunona, zaawansowanie 50%, jednak ze względu na warunki atmosferyczne jest trzeba. Rozbudowa Świętego Brunona, ulicy Świętego Brunona podobnie, zaawansowanie jest na poziomie 40%. Zagospodarowanie terenu Majdanu w Twierdzy Wojen. Tam odebrano warunkowo tą inwestycję, ponieważ jeszcze będzie założenie trawnika. Ze względu na warunki zimowe nie można było trawnika założyć. Budowa boiska na osiedlu Kajki. Od razu tu odpowiem panu radnemu. Trwa opracowanie projektu do 17 maja tego roku. Opracowanie projektu. Tak jest termin. Następne zadanie, przebudowa dróg gminnych ulicy Kasztanowej i Wiśniowej, pierwszy etap. Wyłoniliśmy wykonawcę za 555 250 zł i 59 groszy. Łącznie wpłynęły 3 oferty. Wykonawcą będzie przedsiębiorstwo budowy dróg i mostów z Mińska Mazowieckiego. Muszę powiedzieć, że w sytuacji, jaka jest gospodarczej w kraju, na przykład na budowę lodowiska wpływają zapytania z całego kraju. Dobrze mówię, Panie Różo? Dzisiaj z Wrocławia. Bo tam jest firma budująca lodowisko. Następne zagadnienie to zagospodarowanie terenu przy gimnazjum numer 2. Jak pamiętamy, pomiędzy budynkiem gimnazjum a ornikiem, tym budynkiem biblioteki, jest taka przestrzeń wolna jeszcze i tutaj
Wykonawcą jest przedsiębiorstwo zaopatrzenia rolnictwa Chemik Plon Zgierzycka. Koszt realizacji 124 455 zł 82 grosze, a było 5 ofert. Budowa pasażu pieszego nad ulicą kolejową i torami. Tu trwają prace projektowe związane